Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, rozpoczniemy ostatnią już naszą dzisiejszą część spotkania. Spotkania jakże nowego, a jakże może inaczej powiem powiedzieć, właściwie odwieczna droga, a jakże nieznana, jakże tajemnicza, jakże ukryta, jakże niechciana, a jednocześnie nieustannie wyczekiwana i wypatrywana przez tą, która w głębinach i tych, którzy ostatecznie poznali jej dobro po sprawdzeniu wszystkiego, co myśleli, że sami mogą wszystko uczynić i stało się niemożliwym, aby samemu cokolwiek uczynić, bo tylko ten, który jest dawcą ducha, życia, duchowej natury, może być przyczyną nowej duchowej kultury, nowej duchowej istoty, która tak naprawdę przeznaczona jest od zarania dziejów do istnienia, bo najpierw było to, co ziemskie, materialne, ale później co duchowe i ostatecznie duchowe jest tym, który pozostaje i trwa wiecznie, bo to, co duchowe, musi zatriumfować, bo to, co ziemskie, oczekuje nieustannie na wprowadzenie, na przemienienie, bo poznało tą tajemnicę, tajemnicę zgubienia, zagubienia, poszukiwania, wyparcia, niechcenia, a w tej chwili jakże wielkiego poszukiwania i tak naprawdę umiłowania wszystkiego tego, co boskie. W dalszym ciągu ci, którzy w ogóle nie znają Boga, walczą z Nim, a to dlatego, że Go po prostu nie znają, nie dlatego, że Go znają. Jak już było powiedziane u świętego Pawła, u świętego Piotra, w pierwszym, drugim liście, rozdział drugi, chyba czwarty albo piąty werset jest napisane, że ci, którzy są zamknięci w lochach, nie bluźnią Bogu, bo wiedzą, kim On jest. To ci bluźnią Bogu, którzy Go w ogóle nie znają, bo nie wiedzą, komu bluźnią i nie rozumieją. Dlatego Bóg im tak naprawdę wybacza, ale robią to, dlatego że nie wiedzą. Jakżeż jest tu ważną rzeczą to w tej chwili, co w tej chwili dostrzegamy. Zauważcie Państwo, ogromna cisza. To, gdzie uwierzyliśmy całkowicie Chrystusowi, że objawił nam tajemnicę naszego prawdziwego życia, objawienie, tajemnicę wyzwolenia, tajemnicę obietnicy, gdzie obiecał tym stworzeniu w głębinach, o którym już mówił Izajasz, Jeremiasz, Święty Piotr w Dziejach Apostolskich, gdy otworzę Dzieje Apostolskie w rozdział 2, werset 39 jest napisane: bo dla was jest obietnica i dla dzieci waszych i dla wszystkich, którzy są daleko, a których powoła Pan Bóg nasz. I dalej jest napisane: w wielu też innych słowach dawał świadectwo i napominał: ratujcie się spośród tego przewrotnego pokolenia. Więc tutaj ta świadomość, tylko świadomość, wiara, jak to powiedział święty Piotr, wedle wiary postępujemy, a nie wedle widzenia. Jest to odniesienie, widzimy grzech. Zresztą mówi, z całej siły jestem człowiekiem wewnętrznym, znaczy jestem człowiekiem wewnętrznym, Bożym, nowym człowiekiem, a grzeszę. Nie chcę tego czynić, a czynię. Ale jeśli tego nie chcę czynić, a czynię, to nie ja to czynię, to grzech w ciele czyni. Czyli nie postępuję wedle widzenia, ale wedle wiary. Mimo że widzę grzech, który mnie podbija, to wiara do mnie przemawia silniej niż mędrca, szpiełko i oko. To jest akurat Mickiewicz. I tutaj właśnie ta tajemnica przenika do naszego wnętrza tylko w taki sposób, że uwierzyliśmy Chrystusowi, a pokój człowieka wewnętrznego, który jest pokojem, nie ma w nim grzechu, nie ma w nim ciemności, jest światłość, prawda, moc, jasność, ona samodzielnie przenika do głębin, którą my czujemy jako przyobleczenie w chwałę, przeobleczenie w ciszę, przeobleczenie w łagodność,
przełożenie w pokój, w tego, który jest życiem. I proszę zauważyć teraz, gdy wiecie i czujecie ten pokój wewnętrzny, zobaczcie, spoglądacie na wszystkich innych ludzi i mówicie, widzicie, że oni są w jakże ogromnym błędzie, ale jak ich wam szkoda. Jak bardzo chcecie im pomóc. Jak bardzo chcecie, aby oni także uczynili to wszystko, poznali prawdziwego Boga, a oni nie szczędzą środków, aby was zwalczać. Aby was zwalczać, żeby was nienawidzić, żeby was nie chcieć, żeby was nazywać ludźmi zjedzonymi, heretykami. Ale wtedy widzicie, że to nie oni, to grzech w nich walczy, a oni z całą siłą chcą z nim współpracować. Z grzechem, a przecież Bóg dał im siłę, żeby z nimi nie współpracowali z grzechem, ale by go pokonali przez wiarę, postępowanie wedle wiary, a nie wedle widzenia. Bo widzą w sobie grzech, ale wiara mówi, że są wolnymi. Dzisiejszy establishment duchowny każe człowiekowi postępować wedle widzenia, a nie wedle wiary. A Chrystus mówi, święty Paweł mówi, wedle wiary postępujemy, a nie wedle widzenia. List świętego Pawła do drugi świętego Pawła do Koryntian, rozdział 5, werset 7. Wedle wiary postępujemy, a nie wedle widzenia. Oznacza to, dalej mówi, będąc z daleka od Pana, będąc z daleka od Pana, wedle wiary postępujemy, a nie wedle widzenia. I dalej mówi, ale gdy będziemy u Pana, będziemy wtedy postępować wedle tego, co widzimy u Pana. Co widzimy u Pana. Dlatego jak powiedział święty Chrystus Pan, nic Syn sam siebie nie czyni, tylko Ojciec czyni. I Syn czyni, jak widzi, jak Ojciec czyni. Jak widzi, jak Ojciec czyni. Tutaj jesteśmy przeznaczeni do tej prawdy, do tej prawdy, do tej chwały, ponieważ pozostając w tej chwale nie jesteśmy pod wpływem zła i zło nie jest w stanie nic nam zrobić, a wręcz odwrotnie. Nagle nie możemy go znaleźć. Nagle się poukrywało, nagle zniknęło, nagle się pochowało, bo się boi ogromnie człowieka światłości, bo on odnalazł zbroję, potęgę, moc. I on, przeobleczony zbroję Bożą, stacza bitwę z wiecznościami i tronami, z pierwiastkami zła na wyżynach niebieskich. To są te pierwiastki zła, to są te właśnie demony, które nieustannie staczają bitwę z człowiekiem. Z człowiekiem to jest ta bitwa, bo Jezus Chrystus stoczył bitwę i pokonał to, co zniewalało człowieka, który ma tą pracę wykonać, ale człowiek jest zdolny do wykonania tej pracy z staczając bitwę z pierwiastkami zła na wyżynach niebieskich. Więc Chrystus Pan uzdolnił nas do tego, abyśmy stoczyli bitwę z pierwiastkami zła. Czyli sam stoczył bitwę z tym szatanem, który czynił nas niezdolnymi do wszelkiego działania. A teraz my, będąc w pełni umocnieni w Chrystusie Panu, gdzie Chrystus Pan w nas żyje, a my w Nim żyjemy, jesteśmy zdolni tylko w Nim i w pełni zdolni do stoczenia bitwy z pierwiastkami zła na wyżynach niebieskich. Aby wszystko zostało pokonane, wszystko zostało zniszczone, to co złe zniszczone, a jednocześnie chwała Boża zniszczona, czyli wypełniona, czyli aby się stała w pełni objawiona. I ta cisza, która w tej chwili coraz bardziej w was się pojawia, to jest cisza wcielenia, cisza wynikająca z wcielenia w duchową naturę Boga, Ducha, którego Bóg stworzył w Chrystusie, i mamy się przesuwać wedle obrazu, który wciąż się odnawia na wzór Boga. To jest ta cisza. I tutaj proszę się tym nie niepokoić, bo niepokój mówi w ten sposób, co powie mama, co powie tata, który jest w Szeolu, co powie tamten, co jest w Szeolu, wstyd zrobię przodkom, którzy są w Szeolu. Ale oni to są wszyscy ci, którzy nie znają prawdy i inaczej można powiedzieć, to są te złe duchy, które dręczyły matkę, ojca, dziada, pradziada. Musimy pamiętać, co zrobimy, więc proszę zauważyć jakieś dziwne pytanie. Dlaczego? Pierwszy świętego Piotra, rozdział 1, werset 18. A zostaliście uwolnieni od złego postępowania odczynionego poprzednio.
nie czymś przemijającym, srebrem czy złotem, ale drogocenną krwią jest to Chrystus jako baranka bez zmazy. On waszą wiarę i nadzieję skierował ku Bogu. Także wiemy o tej prawdzie, o tej tajemnicy. Proszę Państwa, przejdźmy do praktyki, tej niezmiernie prostej praktyki. Praktyki ogromnej wdzięczności Bogu i ogromnej ufności Bogu, tej pełnej świadomości i oddania, że jesteśmy bezgrzesznymi z mocy daru Bożego. Nie z powodu tego, że widzimy, tylko z powodu tego, że wierzymy. Wedle wiary wierzmy, że jesteśmy bezgrzeszni, a nie wedle widzenia. Bo szatan będzie chciał pokazać wszelkie widzenie, że jesteśmy grzesznymi, ale my się nie kierujemy tym, co widzimy, ale tym, w to, co wierzymy, aby to, w co wierzymy, pokonało to, co widzimy. To, co widzimy, czyli to, co chce nas podbić. Proszę, poproszę Ducha Świętego i Świętą Marię Matkę Bożą i Boga Ojca, aby nieustannie prowadzili Państwa właśnie w tej praktyce. I proszę, abyście zanurzyli się w tej radości. Będę prosił oczywiście Ducha Świętego nieustannie o pomoc dla Państwa. Proszę bardzo. Tam troszeczkę jest problem u osób, które są uczestniczą w webinariach, bo oni po prostu stosują własne sposoby odkupienia i własne sposoby. I proszę tego nie czynić, bo to jest niedobre. To jest niedobre, bo mimo że ja jestem tutaj, a wy jesteście tam, to duchem jednak jesteśmy w jednym miejscu i to jednak się bardzo wyraźnie odczuwa. Proszę Ducha Świętego o pomoc dla wszystkich Państwa. Mówimy o ufności i o wierze. Wedle wiary postępujemy, a wiara jest taka, że Jezus Chrystus złożył ofiarę ze swojego życia, uśmiercił naszą grzeszną naturę razem z grzechami i przeobleczyliśmy się w nową naturę. Także wierzmy i wiedzmy o tym i nie starajmy się tego zrozumieć, ale uwierzmy Bogu, więc wiara. Wiara, czyli jednoczmy się z życiem. Muszę troszeczkę pomóc Państwu tutaj i tam, którzy blisko i daleko, że to mogę powiedzieć, ale no, nie ma tutaj znaczenia, bo w duchu wszyscy w jednym miejscu są. Więcej spokoju i bez natarczywości. Głównie, no nie tylko tam u osób na webinarium, ale także tutaj, także w tym miejscu. Troszeczkę, Marek, masz problemy. Masz problemy, chcesz odbudować to, co zostało usunięte. No troszeczkę się poprawia. Widzę, że u niektórych, oczywiście tutaj patrząc tutaj na Państwa, też są problemy, ale głównie odczuwam u osób tam będących troszeczkę dalej, że mają swoje pojęcie odkupienia. Swoje pojęcie odkupienia i we własnym świecie istnieją, w świecie grzechu, gdzie ten świat grzechu jest jakby światem wolności. Nie jest on światem wolności. Nie jest on związany z dziecięctwem, bo dzieci nie kombinują, dzieci nie stosują technik i sposobów. Dzieci są otwarte i ufne, a tam nie ma otwarcia i ufności. Są tam techniki i sposoby.
No, wreszcie coś się dzieje. Święty Paweł mówi w liście do Galatów: poznaliście Ducha Bożego, dokąd chcecie wracać? Czym chcecie rozporządzać i rządzić? Poznaliście Ducha Bożego, więc trwajcie w Duchu Bożym, On was kształtuje na nowego człowieka, abyście się kształtowali według obrazu tego, który go stworzył. Walki w ogrodach i winnicach tylko istnieją dlatego, że nie ma człowieka światłości. Co to znaczy nie ma człowieka światłości? Człowiek światłości jest wtedy, kiedy jest pełna wiara w to w dar Boży. Darem jesteś odkupieni. A to nie darem, nie łaską jesteś odkupieni. A to nie pochodzi od was. Pochodzi od Boga. Nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. List do Kolosa, do Efezjan, 2 rozdział. Werset chyba 8. Wreszcie otwiera się wewnętrzna natura. Otwiera się strumień połączenia między samą górą i dołem, a wszystko to, co złe, jest odrzucane, nie ma dostępu do tego i jest wyrzucone. Ale jest to dlatego, że nie jest wyrzucone, tylko że dlatego, że powstaje ufność wedle wiary. Wedle wiary postępujemy, nie wedle widzenia. Czyli wierzymy Chrystusowi, że nas odkupił, a nie oglądamy i co robimy? Sprawdzamy Jego dzieła, czy rzeczywiście istnieją. Jego dzieła na pewno istnieją, ponad wszelką wątpliwość. Więc wiara jest wedle tego, w co wierzymy. Jezus Chrystus powiedział do świętego Tomasza: uwierzyłeś, bo zobaczyłeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Czyli którzy wedle wiary postępują, a nie wedle widzenia.
Oczywiście Państwo, widzę u niektórych, że Państwo skupiacie się na własnym stanie. A to nie chodzi o Wasz stan, tylko to, co dla Was Bóg uczynił. Jak dziecko skupia się na tacie i wtedy jest bezpieczne, a nie na sobie i wtedy zgubi tatę. Nie przywraca sobie pokoju, patrząc na swój stan, tylko widząc tatę, pokój uzyskuje. Tak przyglądam się tam wewnątrz u osób, które są na webinarium, bo spojrzałem tutaj i nie widzę nikogo takiego, ale tam u osób, które są na webinarium, odczuwam osobę, która poczuła zagrożenie Bogiem, że Bóg bardzo zagraża jego tożsamości. A jeśli Bóg zagraża jego tożsamości, to nie jest to Boża osoba, tylko jakiś szatan, który się boi Boga. A widać, że boi się utraty tożsamości, utraty panowania. Widzę to bardzo wyraźnie. I taka śmieszna sytuacja jest, ponieważ uczestniczy w tej praktyce, aby sprawdzić, co tam jest, dokąd to prowadzi, ale zauważa, że może go to porwać, zniszczyć, pochłonąć, i przestanie istnieć jego władza, a czuje wyraźnie, że zaczyna tracić nad tym władzę, nad tym kontrolę szatan i zaczyna człowiek być odzyskiwany, czuje go tak wyraźnie. Tak, to jest ta sytuacja, ten człowiek mówi tak, to on nie mówi. Tak, dokładnie tak. Czasami moje reakcje są związane z walką z jakimś diabłem, który tam się dzieje i muszę mu po prostu troszeczkę pokazać, gdzie raki zimują i dlatego czasami są takie, możecie Państwo widzieć takie czasami bitwy, które tam są staczane. U Państwa oczywiście, tam, bo jestem tam cały czas proszę Ducha Świętego, abyście we właściwy sposób wyrastali tam.
widać, że bronią się jakieś natury osobowe, te, które sobie zawdzięczają i opierają się bardziej w krasomóstwie i w wielosłowiu i bardziej są omnibusami niż, że tak mogę powiedzieć, Bożymi synami. Taką ciekawą rzeczą jest, że tutaj pracuję, proszę Ducha Świętego o pomoc dla Państwa i widzę, co się dzieje. I może tutaj też troszeczkę, ale tam głównie u osób w webinarium jest taka sytuacja, że co jest to usunięte? To chęć odzyskania. Odzyskania siły diabelskiej panowania nad ogrodami i winnicami. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ wiara w Boga jest powierzchowna jako instrument własnej władzy. Instrument własnej władzy. Tak robi establishment. Wykorzystuje imię Chrystusa po to, żeby panować, a kompletnie nie interesuje go służba Chrystusowi. W ogóle. A wiemy o tym, że zostały ukryte te czasy, te drogi. Zostały ukryte. Ta prawda, która człowiekowi jest niezmiernie potrzebna, a jednocześnie całemu światu, zostało to ukryte. Komu to na tym zależy? Zależy tylko szatanowi. Ogólnie jest lepiej, ale te osoby, które to odczuwają, a to są nie tylko osoby w webinarium, ale głównie, odczuwają kłębienie się jakichś sił, jakichś złych myśli koło nich, a te kłębienia się, to są po prostu ich sposoby, ich umiejętności, ich wypracowane techniki, a w Ewangelii nie istnieją techniki i sposoby, bo gdyby tak było, to by Jezus Chrystus nie mówił o dziecięctwie, o tym, żeby być dzieckiem, jak dzieci. Dzieci nie mają sposobów i technik do bycia dzieckiem i kochania rodziców. Nie ma ich. Dlatego Jezus Chrystus mówi o porzucić technikę i porzucić sposoby. Szatan wie jedną rzecz, bardzo przewrotną, że człowiek jest narzędziem, największym narzędziem swojego więzienia. Najbardziej przewrotnym i najbardziej wywrotowym narzędziem. Czyli sam siebie człowiek oszukuje, uważając, że wie lepiej. I że coś umie, i to jest jego zgubą. Bardziej trzyma się, żeby z czego nie stracić, bo uważa, że Chrystus mu coś zabiera.
że on coś straci, a wolałby, żeby coś mu dołożył. Ale nie może dołożyć do tego, co mają, bo to jest przeciwko Bogu. Dlatego nie mówię Państwu, abyście mnie Państwo słuchali. Mówię Państwu, żebyście uwierzyli to, co mówi święty Paweł, święty Piotr, co mówi Chrystus. Że dar Boży jest łaską. Że otrzymaliście dar Boży, a tym darem jest bezgrzeszność. I walczenie z tym darem, jako ja mam coś lepszego i sam to zrobię, jest kompletnie niewłaściwe. Coś się dzieje w ogrodach. Czuję, że zaczyna zstępować pokój. Ale proszę Państwa, jak wstępuje do ogrodów pokój, to jest taki pokój Boży, że pojawia się cisza, jest to niebywała cisza. Jest to niebywała cisza. Niebywały porządek. Jest to ogromna jasność przestrzeni. Możecie Państwo oczywiście odczuwać tą ciszę, która jest całkowicie inną ciszą niż cisza zewnętrzna, czy cisza, którą znaliście do tej pory. Jest to cisza wypływająca z głębin. Cisza wypływająca z głębin, gdzie powiedział święty Mojżesz: niech błogosławią Was źródła z otchłani. Źródła, tryskające źródła z otchłani. Są błogosławieństwa wypowiedziane. Błogosławieństwa od Boga ojców Twoich, który Ci będzie wspomagał, od Wszechmogącego, który Ci będzie błogosławił. Błogosławieństwa z niebios wysokich, błogosławieństwa z otchłani leżącej najniżej i błogosławieństwa piersi łona. Całej głębi. Całej tajemnicy, cały człowiek na górze i na dole. Cały jest przeznaczony do chwały, a w tej chwili dzieje się to, jak w niebie, tak i na ziemi. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Bardzo przyjemny pokój można by było nazwać miętowy.
jak miętowy, taki ożywiający, lekki. Teraz przychodzi mi na myśl w tej praktyce Księga Izajasza, rozdział 26. Był dzień. Przeczytam. Był dzień. Był dzień. Śpiewać będą tę pieśń ziemi ludzkiej. Miasto mamy potężne. On, jako środek ocalenia, sprawił mury i przedmurze. Otwórzcie bramy, zawołał. Niech wejdzie naród sprawiedliwy, dochowujący wierności. Jego charakter stateczny Ty kształtujesz w pokoju. W pokoju, bo Tobie zaufał. Złóżcie nadzieję w Panu na zawsze, bo Pan jest wiekuistą skałą. Chrystus jest murem i przedmurzem. Święta Maria Matka Boża jest miastem. Otwórzcie bramy, niech wejdzie naród sprawiedliwy, dochowujący wierności, bo On złożył nadzieję w Panu na wieki, bo On jest wiekuistą skałą. Wszystko w Chrystusie i wszystko w Bogu. Święta Maria Matka Boża w Chrystusie, Chrystus w Bogu. Synowie w Matce, Matka w Chrystusie, Chrystus w Bogu. Wszystko w jednym Bogu i wszystkie dzieła w Bogu, bo dobro, prawda, światłość to jest bycie w Bogu. I ten, który jest dobry, doskonały, oddany Bogu, ufny, jest w Bogu, bo to nie jest miejsce wyznaczone w ludzki sposób, ale tym miejscem jest miejsce, które jest ciche, spokojne i łagodne. Tam, gdzie jest ta łagodność, o czym mówi Chrystus, przyjdźcie do mnie wszyscy ci, którzy jesteście udręczeni. Ja was pokrzepię. Ja jestem cichego i spokojnego serca. Jestem łagodnego serca. Czuję przemianę. Że następują zrzucenie z siebie starego człowieka,
starego człowieka razem z jego grzechami i przyoblekanie się w nowego człowieka stworzonego w Chrystusie Panu wedle obrazu, przez Boga wedle obrazu tego, który stworzył wszystko, aby się kształtować wedle obrazu, który go stworzył. Oczywiście te wszystkie sprawy, o których w tej chwili w czasie praktyki rozmawiamy, one są sprawami, które trzeba zachować, umocnić. Nie powiedzieć, już mam, teraz pójdę spać. Albo pogrzeszyć pójdę trochę. Nie. Te sprawy trzeba zachować, ponieważ list świętego Pawła do Hebrajczyków, ci, którzy poznali pokój Boży, prawdę Bożą, mocą Ducha Świętego, a odpadli, niemożliwe jest, żeby ich nawrócić, przywrócić do chwały, ponieważ bluźnią przeciwko Bogu, wystawiają go na pośmiewisko. Tutaj mówię do Państwa, a jednocześnie do osób, które są na webinarium, że wchodzicie Państwo w przestrzeń prawdy. I nie są już to czyny nieświadome, ale świadome. I świadome czyny, które mają swoją wielkość Bożą, to są potęga i siła, ale gdy świadomie jest czyn zły, to kara jest ogromna. A tą karą jest to, o czym powiedział Jezus Chrystus. Kto przeciwko Duchowi Świętemu się sprzeniewierzy, będzie przeciwko Niemu bluźnił, nie doświadczy życia ani w tym, nie będzie Mu wybaczona ani w tym życiu, ani w przyszłym życiu. Nie bójcie się. No, czego się boicie? To tak jakbyście po prostu trzymali z szatanem i nie moglibyście już do niego powrócić, ale po co wam do niego wracać? On nic nie ma wam do dania.
przeczytam taki werset w tej chwili, w czasie tej praktyki. Teraz jednak, gdy poznaliście Boga, gdyście poznali Boga i co więcej, gdy was Bóg poznał, jakże możecie powracać do tych bezsilnych i nędznych żywiołów, pod których niewolę znowu chcecie się poddać. Święty Paweł mówi, obawiam się o was, czy się dla was nie trudziłem na próżno. Bracia, proszę was, stańcie się tacy jak ja, bo ja stałem się taki jak wy. Nie skrzywdziliście mnie w niczym. Wiecie przecież, jak pierwszy raz głosiłem wam Ewangelię, zatrzymany chorobą, jak mimo próby, na jaką moje niedomaganie cielesne was wystawiło, nie wzgardziliście mną, ani nie odtrąciliście mnie. Więc tutaj tą mocą jest tak na prawdziwe miłosierdzie. Dlatego o tym mówię, bo odczuwam tam w głębinach, tam nieustanną odczuwanie straty za fałszywymi bogami, za władzą, potęgą, za marnością i niczym. Ale ci, którzy poznają Boga, wiedzą, że to jest marność i nic i nigdy nie powrócą. Proszę dlatego Ducha Świętego, Boga Ojca, Chrystusa Pana, Świętą Marię Matkę Bożą, aby z całą mocą przemienili was i wydobyli tych, którzy są na rozdrożu i nie wiedzą, dokąd zmierzać, aby umocnili, żeby zostali umocnieni i przekroczyli tą drogę we właściwą stronę i umocnili się w chwale, wiedząc, że to jest jedyna droga zachować dar Chrystusowy, bo to jest dar Chrystusa, niewinność, to jest dar Chrystusa. Nie ja to mówię, mówi to Ewangelia, święty Paweł, święty Piotr, święty Jan. Oddaję Państwa Bogu Ojcu opiekę przez miłosierdzie Boże. Skończymy już nasze teraz praktykę, a Państwo zachowajcie ten stan, tą drogę, tą ufność Bogu na zawsze, aby wasze postępowanie nie znało złego. Dziękuję Państwu. Oddaję Państwa Bogu Ojcu opiekę przez miłosierdzie Boże. Proszę Państwa, dzisiaj będzie koniec naszego spotkania. Dziękuję Państwu. Nasze spotkanie następne odbędzie się, proszę Państwa, dzisiaj jest 6. Już kalendarz otworzę. Dzisiaj jest 6, odbędzie się 12. 12 w piątek o godzinie 17. Dziękuję Państwu.